Ekipa EuroS TV odwiedza dzisiaj plac budowy stadionu miejskiego przy Alei Unii. Ze mną jest kierownik kontraktu, pan Marek Rosa. Panie Marku, dobiega końca październik. Co się udało w tym miesiącu zrobić? Aktualnie wykonaliśmy roboty ziemne dla trybuny południowej i trybuny wschodniej. Rozpoczęliśmy też prace fundamentowe na trybunie południowej. W najbliższym czasie planujemy wykonać palowanie pod oczepy. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy również roboty żelbetowe, fundamentowe dla trybuny wschodniej. Kiedy spotkamy się tutaj pod koniec listopada, to mamy nadzieję, że uda się powiedzieć, że co zostało wykonane. Tak jak wcześniej wspomniałem, wykonamy palowanie pod oczepy, zakończymy fundamenty dla trybuny południowej. Myślę, że w około 80% będą również wykonane fundamenty na trybunie wschodniej. Wykonamy również zasypki fundamentów na trybunie południowej. Patrząc na przyjęty harmonogram prac, jak to w tej chwili wygląda? Czy jesteśmy zgodnie z harmonogramem, szybciej niż harmonogram to wszystko idzie? Aktualnie jesteśmy zgodnie z harmonogramem, także cały czas przyspieszamy. Ile w tej chwili średnio osób tutaj dziennie pracuje przy budowie stadionu? W tej chwili około 20-30 osób, ale tak jak mówiłem, od poniedziałku będzie to już od 40 do 50 osób. W ostatnich dniach trochę się nam ochłodziło, ale takie temperatury, takie warunki chyba w żaden sposób nie kolidują, jeżeli chodzi o prace, które sobie założyliście. Na tą chwilę te temperatury nie spadają jeszcze poniżej zera, także nie kolidują tutaj z naszym harmonogramem i z pracami. A jak bardzo muszą spać poniżej zera, żeby wstrzymać pracę, w jakiś sposób utrudnić tutaj postęp pracy? Jeśli temperatura spadnie poniżej 5, poniżej 7 stopni, no to już wtedy jest problem przy robotach żelbetowych. Kibice dopytują też o sytuację związaną z trybuną północną. Na jakim etapie wygląda przygotowanie projektu, jeżeli chodzi o tamtą część stadionu? Koncepcję mamy już uzgodnioną, aktualnie jesteśmy na etapie projektowania. Także cały czas trwają prace projektowe. Żeby uzmysłowić skalę przedsięwzięcia, skalę tego, co tu się dzieje, ile dziennie betonu jest wylewany? Może jesteśmy w stanie w ogóle oszacować, jakie to są liczby? 50 do 70 metrów sześciennych. Na tą chwilę, ale tak jak mówiłem, od poniedziałku wprowadzamy kolejne brygady, także te prace przyspieszą. W ostatnich dniach mecze regularnie odbywały się, kibice patrząc z góry widzieli postęp, no ale wszyscy czekają, kiedy już zacznie coś wystawać z ziemi, kiedy możemy się spodziewać pierwszych fragmentów trybun wystających powyżej poziom zero. W przyszłym miesiącu będą, już pewnie będzie widać słupy pod trybuny, ale same trybuny to będą w przyszłym roku, tak jakby dopiero będą widoczne. Co, trzymamy kciuki za pogodę, trzymamy kciuki za wykonawców, pracowników i do zobaczenia pod koniec listopada. Wtedy przedstawimy kolejny raport z budowy stadionu przy Alei Unii. EuroS TV, pozdrawiamy.